Z Ewangelii według świętego Marka. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: wyjdź na środek. To zabrzmi być może odrobinkę obrazoburczo, ale Jezus dzisiaj w synagodze postanawia usunąć się z centralnego miejsca i na tym miejscu najważniejszym, środkowym, umieścić człowieka. I to człowieka chorego, człowieka obciążonego jakimś zawstydzającym faktem, jak w tym wypadku uschniętą ręką. Jezus mówi: stań na środku, czyli w miejscu, w którym on do tej pory stał. Nie chodzi o to, żebyśmy my teraz uznali człowieka za centrum kosmosu i centrum swoich zainteresowań, ale chodzi o to, żebyśmy naśladowali Jezusa, który podpowiada nam: zobaczcie, ile macie biednych, chorych i cierpiących, samotnych, zawstydzonych sobą i swoją sytuacją. I dla mnie, dla Boga, mówi Jezus, nie ma żadnego problemu, żeby usunąć się z centralnego miejsca, byście ich wreszcie dojrzeli. A oni wtedy będą mieli odwagę unieść tą swoją chorą rękę ku niebu, wyraźnie ją pokazać światu i niebu, i wtedy nastąpi uzdrowienie. I wtedy okaże się, że nawet jeżeli postawimy człowieka w centrum, nawet jeżeli skupimy uwagę na najbiedniejszych, chorych i cierpiących, to ciągle w centrum i najważniejszy okazał się być Jezus Chrystus. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, Ty powiedziałeś do człowieka z bezwładną ręką, by stanął na środku zgromadzenia i uniósł dłoń ku niebu. Mnie rozkaż to samo. Chcę unieść ku niebu swoją bezwładną duszę. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.